Szanowni Państwo, ostatnie negocjacje w Brukseli przypomniały mi stary dowcip o tym, dlaczego towarzysz Lenin jest najlepszym przyjacielem polskiego dziecka. Otóż Lenin golił się w Poroninie, a za oknem przeszła wycieczka dzieci. No i Lenin mógł wziąć brzytwę i poderżnąć dzieciom gardła, a tego nie zrobił. Tak samo Mateusz Morawiecki mógł popełnić w imieniu Polski samobójstwo, pozbawić całą Europę budżetu i funduszu odbudowy i setek miliardów złotych polską gospodarkę, a tego nie zrobił. A mówiąc poważnie, znowu postawiliśmy fałszywy cel, mianowicie cel bycia niepraworządnym jako polski interes narodowy. Tymczasem można było zawalczyć o coś realnego, na przykład zwiększenie funduszu solidarności energetycznej, na czym skorzystałaby polska gospodarka. Ale mamy u władzy ludzi, których jedynym celem jest pokazywanie swoim poplecznikom, że naprawdę stawiamy się tym złym Niemcom i złej Europie. Proszę Państwa, Polska powinna mieć politykę zagraniczną, która doprowadzi do tego, że będziemy współrządzić Unią Europejską, a nie tylko pokrzykiwać na marginesie. Dziękuję.